kierowników jednostek, wydziałów, panią skarbnik, pana sekretarza, pana mecenasa, koleżanki i kolegów radnych oraz prasę lokalną. Otwieram, drodzy Państwo, 43. sesję Rady Powiatu Trzebnickiego. Chciałabym podkreślić, że na wniosek Zarządu Powiatu, w której wpłynął wniosek o zmianę porządku obrad, poprzez dodanie do porządku obrad następujący punkt. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 5 października 2005 roku w sprawie nadania statusu publicznej placówce oświatowo-wychowawczej pod nazwą Szkolne Schronisko Młodzieżowe Dworek w Praszkowie. W punkcie drugim podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala imieniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za rok 2017 oraz 2018. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 24 listopada tego roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej trzecioletniej szkoły podstawowej nr 4 imieniem Janusza Korczaka przy szpitalu im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w 8-letnią szkołę podstawową nr 4. Bardzo proszę o uwagę imieniem Janusza Korczaka przy szpitalu im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 24 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy 4-letnie liceum ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy. I punkt piąty. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Drodzy Państwo, stwierdzam, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi kworum i pozwala na dalsze procedowanie. Drodzy Państwo, a zatem otwieram obrady sesji budżetowej, ale zanim przejdziemy do przegłosowania porządku obrad, chciałabym oddać głos przewodniczącemu zarządu, panu staroście Waldemarowi. Szanowni Państwo, przychodzi mi dzisiaj w udziale zaszczyt i honor podziękować za wieloletnią służbę na rzecz powiatu trzebnickiego, na rzecz wszystkich gmin powiatu trzebnickiego, za służbę wieloletnią, za tą rolę, którą pan pełnił, rolę służebną dla wszystkich gmin powiatu trzebnickiego, jak również dla samego powiatu. Mam tu na myśli wieloletniego pracownika Dolnośląskiego Zarządu Melioracji Wodnych, pana Mirosława Miturskiego. Pan Mirosław Miturski, zapraszam pana serdecznie tutaj do nas, do zarządu. Pan Mirosław Miturski został odznaczony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi medalem zasłużony dla rolnictwa. Gratuluję w imieniu zarządu, w imieniu Rady Powiatu, w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu trzebnickiego tego zaszczytnego odznaczenia, jak również pan Miturski został uhonorowany listem gratulacyjnym przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego w podziękowaniu za zasługi na rzecz Powiatu Trzebnickiego za wieloletnią pracę oraz zaangażowanie z życzeniami dalszych sukcesów. Szanowni Państwo, medal zasłużony dla rolnictwa i drugi medal starosty Trzebnickiego w podziękowaniu za zasługi na rzecz powiatu trzebnickiego. Panie Mirosławie, z całego serca gratuluję. Życzę dalszych sukcesów
ale już tych sukcesów, bo pan Mirosław dzisiaj jest pierwszy dzień na zasłużonej emeryturze i tych dalszych sukcesów na zasłużonej emeryturze. Proszę przyjąć od zarządu powiatu trzebińskiego szczere gratulacje. Proszę przyjąć od pana ministra rolnictwa ten medal, który przypadł mi w honorze panu wręczyć. Wszystkiego dobrego życzę. I medal w podziękowaniu za zasługi dla powiatu trzebińskiego. Panie Mirosławie, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pozwolić. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, szanowni państwo. Wykorzystam fakt nabytego przed chwilą prawa do podziękowania kapitule za to szlachetne, wspaniałe, piękne wyróżnienie. 40 lat i 4 miesiące co do dnia w służbie w jednej firmie, w jednej instytucji na rzecz próby kształtowania środowiska dla potrzeb rolnictwa. Nadmiar wody zabija, brak wody zabija. Mnie się udawało i udaje do tej pory stworzyć taką sytuację, żeby warunki dla rozwoju naszego rolnictwa w naszym regionie i nie tylko, bo pracowałem prawie na trzech powiatach, były dobre i optymalne. Jeszcze pewien etap miałem w życiu, kiedy przez 8 lat odbudowywałem szkody powodziowe we Wrocławiu i w regionie, więc naszym wielkim, drugim, kolejnym zadaniem jest ratowanie się przed skutkami, kiedy tej wody jest za dużo i to jest taki ważny epizod, kiedy mnie tutaj nie było. Poza tym ogromną ilość energii, o czym pan starosta doskonale wie, przekazywałem na rzecz głównie takiego beneficjenta, jakim jest gmina Żmigród, szczególnie doświadczana przez różnego rodzaju zjawiska wodne, powodziowe. Dziękuję, że udało się przebrnąć przez te całe lata pracy w tej samej organizacji. Cieszę się bardzo za to uznanie, za współpracę w trudnych okresach ze Strażą Pożarną, która również mnie uhonorowała swego czasu z osobnym odznaczeniem. Mamy dobre relacje, dobrą pracę. Dziękuję za te lata. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać swoją wiedzę moim następcom, którzy w tej chwili niestety w innej organizacji, trochę będzie ciężko, w tak zwanych Wodach Polskich będą tworzyli nową jak gdyby rzeczywistość w sensie organizacyjnym. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za wyróżnienie. Dziękuję panie starosto, dziękuję państwu, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do realizacji porządku. Przedstawiłam państwu propozycję jego zmiany. Proszę o przegłosowanie. Proszę bardzo. Zarząd, żeby dzisiaj mamy sesję, to tutaj dostałem ostatni mail o 17:11:40. To jednak radny tak poważnie, bo jak on chce wydać i uwzględniać w miarę porządku obrad. Ja myślę, że państwo bardzo specjalnie lubicie, że tam 17:15, tak jakbyście w ogóle na tym materiał wydali, bo część ludzi, że w tej godzinie powinien się raczej nie zaproszczy. Proszę, apeluję, żeby traktować radnych poważnie. Dziękuję. Mam nadzieję, że przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem i zmianą porządku obrad o uwzględnienie przedstawionych przeze mnie wcześniej punktów? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał?
was podniesie.
dobrym tonie jest dyskutować nad projektem uchwały budżetowej. Szanowni Państwo, może pozwolicie, że przedstawię projekt uchwały budżetowej powiatu trzebickiego na 2018 rok. Dochody w łącznej kwocie 87 529 405 zł, z tego dochody bieżące to jest 72 720 981 zł, dochody majątkowe w kwocie 14 808 424 zł. Wydatki w łącznej kwocie 87 055 125 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 63 266 226 zł i wydatki majątkowe w kwocie 23 788 899 zł. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat wynoszą 500 000 zł. Nadwyżka budżetowa wynosi 474 280 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ustala się przychody w wysokości 2 000 000 zł. Zgodnie jest to z załącznikiem nr 3. Ustala się łączne kwoty planowanych rozchodów w wysokości 2 474 280 zł, w tym na wykup obligacji emitowanych w latach ubiegłych 2 400 000 zł, na spłatę pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 74 280 zł. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000 zł. Rezerwą ogólną ustala się w wysokości 200 000 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości, ustala się w wysokości 104 400 zł. I to wszystko. Przechodzę do realizacji punktu trzeciego, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrad. Szanowni Państwo, pozwolicie Państwo, że przedstawię Państwu opinię Wysokiej Rady. Szanowni Państwo, uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Może najpierw prognozę już trzymam przed sobą, finansowej powiatu trzebnickiego wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok wydaje się opinią pozytywną z zastrzeżeniami. Natomiast w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Trzebnickiego na 2018 rok wydaje się opinią pozytywną z uwagami. Uzasadnienie będę czytał, Państwo znacie. Czy są pytania w tym temacie? Ja bardzo bym prosił, to było obie już, tak? Przedstawione. To znaczy mogę tylko do tego dodać, że wszystkie te poprawki, które zostały zgłoszone na komisjach, zostały uwzględnione i w budżecie, i w wieloletniej prognozie finansowej. Panie Przewodniczący, proszę uzupełnić fragment paragrafu drugiego uchwały i RIO Wrocławiu w temacie budżetu. To jest bardzo ciekawy zapis. Ja pozwolę sobie Państwu przeczytać. Uwaga, oczywiście wydaję opinię pozytywną z uwagami. Punkt drugi. Punkt pierwszy w treści. Pierwszy punkt dotyczy 2 000 000, które już zarząd uwzględnił. Punkt drugi. Dochody majątkowe ustalone w kwocie 15 000 000 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 5 422 370 zł, a wydatki majątkowe 23 788
8 tysięcy. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w 2018 roku na kwotę prawie 5,5 miliona w świetle wyników lat ubiegłych budzą wątpliwości. RIO, bo 2015 sprzedaż powiatu 24 tysiące, 2016 sprzedaż mienia powiatu prawie 1,5 tysiące, na koniec trzeciego kwartału 2017 sprzedaż powiatu 278 złotych. Tu RIO jednoznacznie mówi, że jest to wskaźnik nierealny do spełnienia. Jest to, chciałbym, żebyście Państwo tą opinię RIO znali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzę do realizacji punktu 4. Przedstawienie opisu Komisji Budżetu i Finansów. Oddaję głos Panu Przewodniczącemu. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Komisja Budżetu i Finansów wydała opinię pozytywną. W stosunku do głosowania 11 osób było za, przeciw 1, wstrzymało się 6 osób bodajże, tak? Na podstawie głosowania komisja wydała opinię pozytywną do projektu budżetu. Dziękuję bardzo. Przechodzę do realizacji punktu 5. Komisja Polityki Społecznej. Proszę mi wybaczyć, Panie Przewodniczący, oddaję głos. Powinniśmy od mojej komisji zacząć, a przecież powinna być komisja budżetowa. Szanowni Państwo, opinia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Czerwińskiego dotycząca projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018. W dniu 19 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej. Na 14 członków komisji na obecnie było 11 osób. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu na 2018 rok głosowało 8 osób, przeciw 1 i 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Natomiast za pozytywnym zaopiniowaniem wieloletniej prognozy finansowej głosowało 8 radnych, przeciw 1, głosów wstrzymujących 1 i 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. W związku z powyższym Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu i wieloletnią prognozę finansową na 2018 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo, z uwagi na to, że Komisja Rewizyjna niestety od wielu miesięcy nie może sprawować swojego ustawowego mandatu ze względu na, moim zdaniem, sabotaż przez administrację samorządową tej komisji. Przytoczę tylko, dostałem w dniu komisji, w której między innymi chcieliśmy się zajmować projektem budżetu, dostałem taki mail od Pana Starosty. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu dzisiejszym. Przypominam, że zaproszenie poszło na komisję wiele dni wcześniej. W związku z ustalonym porządkiem informuję, że za sprawy, które będą tematem posiedzenia, odpowiadają moi zastępcy, którzy obecnie przebywają na urlopach wypoczynkowych. W związku z nieobecnością moich zastępców odpowiedzialnych za prowadzenie spraw objętych tematem komisji, proszę o przesunięcie terminu komisji. W dniu komisji dostaję praktycznie, nie wiem, pół godziny przed komisją, taki mail. Ja zaprosiłem na komisję nie tylko członków zarządu, ale też urzędników. Jeśli się okazuje, że od końca ostatniego roku, w którym byłem starostą, 2014, do dzisiaj w budżecie wydatki na płacy, czy wydatki na płacy w starostwie wzrastają o 1 400 000. Jest jeden etatowy członek zarządu, wynajmuje firmy, które doradztwa, nie wiem, pozyskiwania VAT-u i tym podobne, a na komisję rewizyjną nie przychodzi żaden urzędnik, żaden przedstawiciel zarządu. I w tym kontekście nie mogę się omówić żadnego punktu z tych, które proponowaliśmy. Na ten punkt między innymi skargi złożone na zarząd, budżet powiatu, stąd nie mogliśmy też wydać opinii. A w zasadzie wydaliśmy w takim razie opinię negatywną ze względu na to, żeby zaprotestować, że takiego podejścia. Przypominam Państwu to. I oczywiście ja teraz składam taką propozycję, bo skoro będziemy się takimi terminami, Pan zaraz wyśle znów członków zarządu na urlop, to proponuję, żeby Pan wyznaczył następny termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej i wtedy te osoby, które zaprosiłem poprzednio, przyszły do Komisji Rewizyjnej, bądź ktoś w ich zastępstwie. Bo to jest, Komisja Rewizyjna jest podstawą kontroli działania starostwa powiatowego, a po ostatnich wydarzeniach, między innymi w gminie Ogrodniki Śląskie, możemy domniemać, że coś się złego dzieje w starostwie powiatowym i Państwo nie chcecie pokazać dokumentów, choćby związanych z odzyskiwaniem VAT-u. Sprawa jest olbrzymia.
zatacza coraz szerszy kręg. Tak samo mówię o skardze, która tutaj jest u nas w Radzie Powiatu już drugi rok. No to tak pracować się nie da. Mimo wszystko, szanując pracę zarządu, no państwo bierzecie olbrzymie pieniądze. To jest 1 400 000 więcej wydaje się na pensję przez 4 lata. I szanujecie też radni, którzy są powołani przez wyborców po to, żeby między innymi patrzeć wam na ręce, na co wydajecie. Kto z państwa chciałby jeszcze dodać w tym temacie? Jeżeli nie, to radny. Bardzo proszę. Panie radny, wiadomo, że praca idzie do przodu. Wieloletnia prognoza finansowana na wydatkach, które mamy z tego tytułu na zatrudnienie wszystkich naszych jednostek. Także jeżeli pan sobie otworzy wieloletnią prognozę finansową, to w ciągu 4 lat wzrostu na wynagrodzenia wzrostu 4,5%. Mówimy o wszystkich jednostkach, mówimy o szkołach i pozostałych jednostkach. 4,5% przez 4 lata to jest zaledwie 1,1% rocznie. Także niech pan tutaj nie czaruje, że ogromne środki na wynagrodzenia poszły w tym zakresie. Panie wydatkowy członku zarządu, rozumiem, że to co pan powiedział, przyznał się pan do tego, że zarząd się wyżywi, tak? Czyli szkołom, jednostkom dajecie bardzo mało, 1%, a tutaj sam zarząd ma 1 400 000 więcej na pensji. Ja mówię o wydatkach w starostwie powiatowym, taka jest tutaj pozycja. Z tego co wiem od pracowników, dostają podwyżki tylko przyjaciele Misia Puchatka, a starzy pracownicy dostają jakieś takie opłaty. Także słyszę o tym, że pan starosta mówi zwolnionej osobie z mojej administracji, widzisz, Adak ci płacił tak mało, a ja swoją 10 tysięcy płacę, tak? No takie ponoć zdania do zwalniania ludzi są wysuwane. Ponoć zarabiają ludzie, którzy nie mają wyższego wykształcenia, więcej niż starzy naczelnicy. Ja rozumiem, że za lojalność trzeba płacić, ale jakby to było równorzędne z wzrostem pozyskanych środków z Unii Europejskiej. Wiemy o olbrzymich milionach, które straciliście, choćby na węzeł w Korzeńsku, 8 milionów złotych. Przypadła nam dotacja w wyniku źle napisanego wniosku. Nie żałuję, tak? Tylko oprócz tego słyszę o jakichś firmach zewnętrznych, które są wprowadzane do starostwa, choćby w kontekście doradztwa w odzyskiwaniu VAT-u. Wiemy, jak się to skończyło w gminie Oborniki Śląskiej. Aresztowania by się skończyło, tak? Widzę, że te zwyczaje są przenoszone z gminy Oborniki Śląskie do powiatu, a ja mówię tylko i wyłącznie o pracy w komisji rewizyjnej. My jesteśmy od tego, żeby w sposób cywilizowany, kulturalny państwu patrzeć na ręce. Po to państwo nas powołaliście i też podatni, żebyśmy wam patrzyli na ręce. Odnoszę się, panie Błażewski, do tego, że mimo tego wzrostu, mimo tego, że etatowego członka zarządu nigdy nie było, teraz pan zarabia około, nie wiem, 10-12 tysięcy brutto, a nie macie nawet minuty, żeby przyjść na posiedzenie komisji rewizyjnej. Mało tego, nie wysyłacie żadnego z urzędników, których ja zapraszałem. Przecież to jest tak naprawdę, ja nie wierzę, że nikogo nie było, tak? Że z 6 czy 7 osób, które zaprosiłem, ani jeden, wszyscy byli na urlopie. Tak? W to nie wierzę. Wierzę w to, że to było celowe działanie zarządu, żeby sparaliżować pracę komisji rewizyjnej. Jeżeli pan mówi konkretnie, to prosiłbym mówić konkretnie. Za jaki odzyskany VAT w tym momencie i co i jak? Bo pan rzuca oszczerstwa w stosunku do mojej osoby. Ja byłem burmistrzem, odpowiadałem za wszystkie decyzje, które podejmowałem w tym zakresie. Jakoś do mnie prokuratura nie zapukała, nie aresztowała mnie i VAT odzyskany, który był w gminie Oborniki Śląskiej za poprzednie lata, może kogoś to boli, że 1 300 000 żeśmy odzyskali. Mogę? Może pana to boli w tym momencie, nie? Ale to było wszystko robione legalnie, gdzie mieliśmy podstawę do tego, mieliśmy opinię Ministerstwa Finansów i na podstawie tego były odliczane VAT-y za poprzednie lata z inwestycji, które były wykonywane w gminie Oborniki Śląskiej. To nie były decyzje nieprzemyślane, niesprawdzone. Szanowny panie radny Adam, jak się pana słucha, to się wydaje, że jak pan był starostą, to powiat miodem, mlekiem, nie wiadomo jeszcze czym płynął. To pan zadłużyłeś powiat, jak pan przestałeś być starostą, na 32 miliony, a na dzień dzisiejszy powiat po 3 latach pracy tego zarządu ma zadłużenie 23 miliony z dużym, nazwijmy, ogonem. To pan zadłużyłeś szpital na 32 miliony, a na dzień dzisiejszy szpital ma 27 milionów zadłużenia. To pan wziąłeś w Magellanie i w Siemensie 15 milionów na ratowanie
pseudoratowanie szpitala na 10%, że ten zarząd musi rocznie spłacać 1,5 miliona odsetek. To pana, jeżeli chodzi o odzyskiwanie VAT-u, to ten zarząd odzyskuje VAT w sposób zgodny z prawem, tak jak mówi litera prawa. To pana koledzy idą do więzienia za odzyskiwanie VAT-ów w sposób niewłaściwy. To od pana zależy, jak pracuje komisja rewizyjna. To pan nie umiesz sobie zorganizować pracy komisji rewizyjnej, ale wszystko pan zwalasz na zarząd, bo to zarząd, bo to zarząd, bo to ja wysłałem maila, a ten mail nie dotarł, bo to coś. Ale proszę mi nie przeszkadzać. To pan doprowadziłeś powiat do takiego stanu, że jeszcze jakby pan jedną kadencję był starostą, to by powiat zbankrutował. To by powiat zbankrutował pod pana przewodnictwem. Dzięki opatrzności boskiej się stało to, że ten zarząd, oprócz tego, że spłacił za pana, bo to pan nie spłaciłeś stratę w szpitalu za 2012 rok, za 2013 rok, to myśmy musieli to spłacić. Myśmy spłacili pana stratę, którą pan miał zapłacić, a pan jej nie zapłaciłeś. W tej chwili powiat zapłacił stratę za szpital i szpital przynosi stratę taką. To za pana rządu szpital przynosił stratę 3 600 000. Czy moglibyśmy się skupić? To szanowny panie, a teraz szpital przynosi stratę w zeszłym roku 300 000 z ogonem. I go nie ma, nie ma szpitala. A w tym roku będzie mniej niż w zeszłym roku, czyli będzie... Czyli będzie pozamykany. Nie będzie pozamykany, tak. Proszę pana, nie będzie, bo to pan będę zawsze mówi, to pan, to według pana... Bardzo proszę. Ja przy budżecie, Ale ja mam taką prośbę, żeby po ukazu może pan poseł skończyć, ponieważ jesteśmy w punkcie komisji opinii, a ja chciałbym też zabrać głos, ale to nie jest ten punkt, żeby byśmy dyskutowali. Ale to musi być pan Łukasz. Przede wszystkim moje uwagi dotyczyły tego, że zarząd nie przyjmuje komisji rewizyjnej. Pan starosta w ogóle nie odpowiada na pytanie, tylko oczywiście swoim pisowskim językiem zaczyna odpowiadać. Panie starosta, to ja panu tak szybko odpowiem. Oprócz tego, że okradacie ten powiat, zmienia, rozdając na lewo i prawo za darmo różnym gminom, tak, za synekury, to praktycznie przez te 4 lata wybudowaliście, nie pozyskaliście żadnych pieniędzy na inwestycje europejskie. Ja przypominam, że mój zarząd w tej większej rady była wtedy razem, realizował zadania inwestycyjne na olbrzymią skalę. Wybudowaliśmy rehabilitacyjny oddział, wybudowaliśmy nowy szpitalny oddział ratunkowy. Pan władowałeś szpital 15, ile strat powiedzieliśmy? 15 milionów złotych, a strata szpitala jak była 20 parę milionów, tak dalej jest. Pozamykane wszystkie oddziały. Człowiek, którego pan zwolniłeś, tak? Z panem dyrektorem, czyli pan doktor Doma na siebie dostaje wyróżnienie jako wybitny Dolnoślązak za 2017 rok. Zwolni pan. Pan Kołtowski zwolniony, tak? Wszyscy wybitni specjaliści są zwolnieni. A jak dzwonię do jednego ze specjalistów i chłopie, tego szpitala nie ma, bo są zamykane oddziały ze względu na to, że nie ma pieniędzy. To, że pan ograniczył stratę, dokręcił ludziom śrubę, że ludzie już tam praktycznie pracować nie chcą w tym szpitalu, to tylko znaczy tyle, że w tym szpitalu strach się położy, bo nie ma na opatrunki, nie ma na operacje, na szpital się nie rozwija. Możemy zakończyć? Pan mówi nieprawdę. Pan połączenie z klinicznym szpitalem Borowskiej. Zaprzepaścił pan połączenie. Miał pan oddać gminie Czemica. Zrobił pan zamieszanie. Nie wiem w jakim celu. Wracając do VAT-u, tak? Całe życie, bo ja też odzyskałem VAT zabudowany. Tylko robiliśmy, jeśli ktoś idzie do Urzędu Skarbowego po zwrot podatku, mówię to o administracji, zatrudnia kilkanaście osób w administracji, które się tym zajmuje, to powinien to zrobić własnym sumptem, tak jak my to robiliśmy. Zapytaliśmy Urząd Skarbowy, czy możemy tak zrobić. Oni nam napisali tak i zrobiliśmy. A nie, że przez 4 lata pan Błażewski wydaje na różnych ekspertów, typu pan Stamiszewski, firma odzyskująca VAT 1 300 000 400 000, już nie wiem, kupę pieniędzy. Przecież to jest zadanie własne urzędu. To wie pan, zwrot VAT-u należy się na mocy prawa. To nie jest loteria, że trzeba mieć firmę konsultingową, żeby doradzała, tak? Ustawa VAT-owska jest prosta.
wyraźnie pisze, kiedy się należy z lotwatu i to powinni robić urzędnicy na mocy prawa. Mają to w zakresie obowiązku, a nie, że firmę zewnętrzną się wynajmuje. A przypominam, panie Płażewski, bo pan się uśmiecha, tenże człowiek, który się tym zajmował, no został aresztowany, tak? Między innymi za takie wyłudzanie VAT-u. Pan starosta mówi, że robicie to zgodnie z prawem. W jaki sposób zgodnie z prawem? Zgodnie z prawem powinniście to robić na przy pomocy swoich urzędników, a nie przy pomocy firm zewnętrznych, wynajętych, konsultingowych, jakichś kolegów pana Błażewskiego, którzy w gminie Milicz to samo robili i to się skończyło aresztowaniami. Dobrze. Adwokat, tak? Tak. Panie Adak, jeżeli pan powtarza jakieś informacje, to proszę dokładnie sprawdzić, o kim pan mówi i w jaki sposób pan mówi. Bo doradcą, który był w Ogólnikach Śląskich i obecnie też doradza panu Burmistrzowi Arkadiuszowi po prawie, jest pan Robert Smoczyński. A ten, co został aresztowany, nie pracował? Ja mówię wyraźnie. Ten, który doradzał mi i doradza panu burmistrzowi Arkadiuszowi po prawie, jest pan Robert Smoczyński. I on był doradcą odnośnie odzyskiwania VAT-u. Czy jest radny, także, który się zna na tym lepiej, był wtedy u pana... Proszę tak, sprawdzić informację, jeżeli pan rzuca jakimkolwiek błotem. To spytam się... Ja bym chciał... Nie skończyłem, panie radny. Ja bym chciał podsumować kolejną kadencję, bo to jest ostatni budżet, który uchwalamy. Cały czas się mówi, że nic nie robimy, nic nie robimy. Ale to może kolejny budżet. Proszę, radny Budas. Ja się odniosę do tego. Byłem radnym u pana za kadencji i powiem inaczej. Tak, jest ten pan dalej faktycznie doradza Arkadiuszowi po prawie, bo taka została umowa podpisana i niestety płaci pan Arkadiusz po prawa 1500 zł. Za pana czasów, panie Błażewski, pan się chwali, że było 1 300 000 odzyskane, zapłacił pan 250 tysięcy. 5000 zł, mam na to dokumenty, poprosiłem o informację publiczną, bo jeżeli byłem radnym, to pan takiej informacji nie udzielał, było zamknięte. Tak? Czyli powiem panu, przypomnę panu, 2000 podpisał pana, na drugi dzień pan aneksował już umowę na 5000 co miesiąc. Nie tylko to jest kwota, powiem panu tutaj, bo również wszyscy eksperci pana prawie 1 500 000 kosztowali. Więc to jest prawda, są na to interpelacje zadane, są na to dokumenty. Dziękuję bardzo. Przechodzę do radnych. Panie radny, jeżeli pan był radny, mógł pan podpytać i proszę bardzo, proszę sprawdzić, czy jakikolwiek aneks był podpisany, bo pan mówi nieprawdę. A poza tym umowa, która była podpisana, nie dotyczyła tylko odzyskania VAT-u od inwestycji, które były za lata poprzednie, ale to z VAT-u bieżącego, który jest odliczany. Jeżeli pan popatrzy w tym momencie, jaki wskaźnik budżetu był odliczany na poprzedniej kadencji, kiedy mnie nie było, był na poziomie 63%, a teraz jest na poziomie 98% bieżący VAT. Ja mówię o tym, który jeszcze nie był wykazany w tym momencie oszczędności, które nie były powiedziane. Także pan doradca, który był zatrudniony, jeżeli wziął nawet 300 tysięcy, czy tam 500 tysięcy, to 1 300 000 odzyskał z VAT-u, którego inwestycje żeśmy wykonali z brat poprzedni, ale również brat bieżący, który moglibyśmy dodać i na pewno zarobił z nadwiązką. A nikt tej decyzji za poprzedników nie podejmował. Czyli pan mi zarzuca, że w momencie, kiedy odzyskałem VAT i wzmocniłem budżet gminy odkrywymi środkami, jeszcze jestem niegospodarny. Czyli ja mam odpowiedź. Tak, panie Błażewski, bo to, tak jak pan Adak powiedział, jest zadanie własnej gminy i chciałem panu powiedzieć, pan mówi o 1 300 000, 4,5 miliona złotych odzyskała księgowa sama, bez doradców, bez niczego, powiem panu, nad morzem w miejscowości Krynica Morska, 4,5 miliona i pan mówi 300 tysięcy. To jest pana niegospodarność, bo pan najlepiej wydać pieniądze nie z własnej kieszeni, bo to są pieniądze społeczeństwa. I tak jak sam pan powiedział tutaj, odzyskiwanie doradztwo. Oczywiście odbyło się to legalnie, bo niestety nie ma na fakturze odzyskanie VAT-u, tylko jest doradztwo i świetnie pan to zorganizował. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do spraw powiatu, do punktu 5. W tym punkcie Zarząd Powiatu Trzebnickiego może wyrazić swoje stanowisko w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. W imieniu zarządu dziękuję bardzo za pozytywne opinie, które zarząd uzyskał, który budżet zaproponowany przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego. Dziękuję Komisji Polityki Społecznej i dziękuję Komisji.
Dziękuję bardzo. Staroście, nadmieniam, że po uzyskaniu opinii projekt budżetu staje się przedmiotem obrad Rady Powiatu. Rada Powiatu powinna odnieść się w punkcie 6 nad przed sesją, powinna się odnieść do wszelkich uwag. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję nad projektem uchwały budżetowej. Oddaję głos Panu Przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie chciałem wcześniej zabierać głosu w tamtej dyskusji, tylko już bezpośrednio w tym punkcie. Ja tylko sobie jedno zdanie zapisałem z wypowiedzi Pana Bożewskiego, że inflacja idzie do przodu, dlatego aż to tyle rozstają te wydatki. Na chwilę przejdę do tej sprawy, natomiast chcę przejść do całego budżetu. Się zastanawiam, czy Państwo czytacie radny ten budżet, czy nie. Bo jak widzę, jak ponosicie rękę za projektem, to już nie chodzi o to, odpowiadają Was inwestycje, odpowiadają Wam inwestycje. Chodzi o to, czy Wy potraficie policzyć pieniądze. Bo ja to za Was zrobiłem i Wam teraz powiem, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Zwłaszcza te zarządy. To jest troską. Tak fatalnego budżetu, niespinającego się, nierealnego, nie widziałem jeszcze nigdy. To jest oszustwo. Tak jest, to moje zdanie, które potwierdzę teraz liczbami. Bo Pan może opowiadać historię, a Pan zostawi liczby. Proszę Państwa, jak porównasz projekt budżetu na ten rok 2018, najpierw z rokiem obecnym, czyli z listopadem, kiedy żeśmy wykonywali zmiany w budżecie. Wstawię tylko kilka punktów. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, jak duże są różnice. Listopad. I otóż tak, zacznę od dwóch punktów, które są dla mnie najbardziej skandaliczne. Po pierwsze to jest oświata i wychowanie. W tym roku wydajemy na 24 listopada prawie 24 miliony 517 tysięcy. W projekcie budżetu na 2018 jest 22 miliony. Czyli brakuje 2 miliony 412 tysięcy. Może brakować 100 tysięcy, 150, 200, ale nie 2 miliony. Zważywszy na to, że to jest rok, w którym wchodzi deforma oświaty, deformacja oświaty, czy jak to woli deforma oświaty. Szkoły zawodowe wchodzą, będą dochodziły do egzaminów zawodowych, gdzie się zmienia podstawa, gdzie trzeba nowe wyposażenie do szkół, gdzie pensje, ma być zapowiadana podwyżka. Koszty wyposażenia i wszystkiego. I w tym roku dołożyliśmy do tego 2 miliony, a teraz na przyszły rok tego 2 milionów już brakuje. Czyli to już jest nierealna kwota. Następna kwestia. Ochrona zdrowia. Wierzycie w to, że zaoszczędzimy na tym 2 miliony? Bo to już są 4 razy. I teraz co ja zrobiłem? Ja zrobiłem symulację. Czyli odjąłem tam wszędzie, gdzie można było w porównaniu z ubiegłym rokiem. Czyli na przykład tak. W leśnictwie jest 350 tysięcy w tym roku, na przyszły rok zaproponowane, a w tym wydaliśmy 213. W działalności usługowej zaproponowano jest 3 miliony 800, wydaliśmy w roku 2 miliony 800. Czyli tutaj już pewnie zaoszczędziłem sobie minus. Patrząc dalej, administracja publiczna, i to jest dopiero ciekawostka. I tu to magiczne zdanie, że inflacja idzie do przodu. Tak, idzie, ale żeby wzrost wydatków w administracji publicznej, głównie w kwestii starostów powiatowych, wynosił 1 093 tysiące, 1 zł. Na 24 listopada kwota z uchwały budżetowej jest 7 598 676 tysięcy, a w administracji publicznej jest 8 milionów na przyszły rok 692 tysiące. I w starostach powiatowych, czyli w paragrafie w rozdziale 75020 jest 8170, a w tym roku jest 7100, czyli ponad milion więcej. Jak to wszystko policzyłem, wyszło, że brakuje mi 2 miliony 158. Na koniec roku do budżetu. A to jest, przypominam, jeszcze budżet rok wyborczy, czyli każdy będzie chciał na więcej. Czyli 2 miliony 100. Do tego, to co napisało RIO, ja się z tym 100% zgadzam, że nierealna jest sprzedaż majątku za 5 milionów 420 tysięcy. Bo nie pozwolę, żeby Żmigrodu sprzedać za 300 tysięcy, byle jakikolwiek dochód ma, a na pałac, to się nie tak, no nie ma szans. Nikt tym się nigdy nie interesował, nikt nie chce tego kupić, nikt tego nie kupi. Czyli tak, licząc sobie, 5,5 miliona praktycznie i 2 miliony 100, to wychodzi mi 7 milionów 700. Tyle będzie brakowało na koniec roku minimum. To jest kwestia podliczeń budżetu. A teraz do Państwa radnych, którzy podnoszą tak ochoczo rękę. Panie Janie, panowie z Obornik Śląskich, tutaj Państwo, Prusice, Wiśnie, czy Wy widzicie, co jest w budżecie? Bo ja Was policzyłem, jakie macie wydatki, jak to wygląda. W kwestii najbardziej interesującej nas wszystkich, czyli w kwestii dróg. Trzebnica. Planowane wydatki tylko i wyłącznie z budżetu powiatu.
ponad 6 milionów, w Lidlu 2 miliony 480, w Rusice 350 tysięcy, Zawonia 615 tysięcy, Wiśnia 370, Oborniki Śląskie 900 tysięcy. I wy na to się zgadzacie. To tylko ja jedyny jestem przeciwko. Ale ja nie będę głosował przeciwko, bo nasz mi drogi jest całkiem. Ja chcę jeszcze tutaj, żeby doszło, jest pani sołtys, która na pewno się odpowie, jak to pan starosta zarzucił, że droga nie jest zrobiona przez panią. Ciekawe, co pani na to powie, bo jak pani nie było tak powiedział. To jest no, może ci na drogę i projekty chodników. Jestem bardzo ciekawy. Jak to będę miał, będę głosował za budżetem, chociaż jest całkowicie nierealny. A wy państwo siedzicie, ja się wcale, normalnie dla mnie to jest jakaś abstrakcja. Ja tu przygotowałem sobie taki wykres graficzny, może nie widać z tamtej strony, a może widać, który pokazuje 6 milionów dla Trzebnicy, tylko z pieniędzy powiatowych. Żmigród, a tu gdzieś Prusice, tam gdzieś Wiśnia, Oborniki trochę podskakują do góry. Czym was mają Oborniki Śląskie, pytam. Patrzę na pierwszą pozycję. Przebudowa drogi wojewódzkiej Trzebnica Oborniki 340, dotacja z województwa dolnośląskiego. Tych pieniędzy nie będzie. Już się głośno mówi, że w tym roku nie będzie miliona do podziału. To wpisujecie. Proszę państwa, ja was nie rozumiem. Teraz powinna z waszej strony być dyskusja, którą walibyście te pieniądze poprzesuwać. Nie to, że budżet jest nierealny, bo się nie zamknie, to jeszcze dla was nie ma pieniędzy na gminie. W gminie Żmigród nie robiło się prawie nic przez 3 lata. Po 400 tysięcy, po 500 tysięcy. W innych gminach było zdecydowanie lepiej. W tym roku to się wszystko kumuluje, Żmigród dostaje schetynówkę, dlatego jest 1 200 000 więcej. A tak to byłoby minimum. Ja się pytam, gdzie jest milion na szpital? Zapytałem na poprzedniej komisji, szpital pozyskał 2 miliony na termomodernizację, gdzie jest ten milion? Czy wpiszecie go na koniec roku jakoś, czy wpiszecie go do WPF-u? Też mi tego brakuje, tej inwestycji. Nie, to brakuje chyba 500 tysięcy. Ale mówię o inwestycji termomodernizacji. Z tego co wiem, ja dzisiaj próbowałem się spotkać w tej sprawie, dodzwonić, dzisiaj spotkać się z panem dyrektorem, pan dyrektora nie mógł, wyjechał do Warszawy, może w tym temacie, nie wiem. Chciałbym uzyskać odpowiedź, może państwo dzisiaj powiecie, kiedy będzie ten milion dodany. Ale jeszcze raz apeluję do państwa rady. Budżet się nie dopina. Według moich obliczeń brakuje 7 700 000, będzie brakowało na kilka roku. Chyba, że będzie cud. Życzyłbym tego cudu, bo liczę na to, że moje inwestycje w mojej gminie będą zrealizowane. Natomiast dziwię się wam, że tak kłoczo podnosicie rękę, kiedy dostajecie opłatę. Oddajecie grosze. Za ile się sprzedajecie, popatrzcie. To dużo warto, takie przysłowie, nie będę cytował. Za ile się warto sprzedać ze mnie. Reprezentujecie całe wobec całą gminę. Była mowa o zrównoważonym rozwoju, o współczynniku, liczba mieszkańców, liczba kilometrów i z tego będą wychody. Ja tylko widzę 6 milionów dla Trzebnicy i to po raz kolejny. Jeżeli już macie schetynówkę na słuchu, to uważam, że to powinno wystarczyć. Ale tu na pewno radni z Trzebnicy, czy radny Adach, czy radny gubernator nie będą głosować przeciw tej kwestii. Dlaczego mają zabierać swoje gminie, tak? Pieniądze, więc też już mają, powiat ma tutaj dwóch kolejnych zwolenników. Ja też się zastanowię, czemu zabrać Żmigrodowi. A patrzę na was, na radnych z Brusi, na radnych Wiśni, patrzę na Zawonie, siedzicie, podnosicie rękę, jest fajnie. Tak? Zastanówcie się nad tym, co się dzieje. Ja nie wiem, czy ja tu mam zgłaszać jakieś wnioski do tego budżetu, bo każdy wniosek przyjęty to jest tylko kolejny cios w plecy. Ja bym chciał mieć drogę Nowożyczyną, którą starosta obiecał, jak było spotkanie i projekty chodników, o których rozmawiali, że będą po nowym roku zrealizowane w miejscowości Borek i w miejscowości Powisku. Korzeńsko oczywiście to bezdyskusyjnie już jest pisane, tak? Nawet nie ma takiej opcji. To będę proponował, może żeby tą inwestycję wykazać oddzielnie na Korzeńsko z tej puli najprawdopodobniej na chodniki. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Zanim przejdziemy do zgłoszenia wniosków, chciałabym oddać w tym momencie głos wywołanej pani sołtys Morzęcino. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Ja przyjechałam dzisiaj na tę sesję, bo nie wiem już, w które drzwi mam wpisać. Prosiłam pana starostę, byłam u pana starosty, pisałam kilka pism o drodze Marzęcin-Borzęcin. Ta droga jest po prostu zapomniana przez pana starostę. Ta droga to jest tak jak Lidl. To jest najgorsza droga w powiecie, która może być. Są niesamowite dziury. Panie starosto, prosiłam pana o łatanie. Rzeczywiście, załataliście tą drogę, ale w tej chwili nie ma sposobu, żeby przejechać tą drogą. Na sesji kilka razy ja pana pytałam, może pan się tym nie denerwował, że ja ciągle pana o coś pytam. Albo pan nic nie odpowiadał,
powiedział mi w ten sposób, że jak ja zechcę, to mi pan zbuduje lotnisko. Nie wiedziałam w tym sensie żadnego jakiegoś takiego czy się śmiać, czy błagać z tego wszystkiego. Druga sprawa. Chciałabym wiedzieć, jak będzie dalej z drogą Marzęcin, Bożęcin. Wszyscy się śmieją. Jesteście państwo tutaj wszyscy radni, jest zarząd. Co mam zrobić? Kogo mam prosić o to? Pan Sorosta nic sobie z tego nie robi. W ogóle, kompletnie nie chce ze mną rozmawiać. Obraca się tyłem i mówi, ja nie będę z panią rozmawiać, bo pani o mnie dobrze nie mówi. Panie Sorosto, ja bym o panu bardzo dobrze mówiła, gdyby pan zrobił nam tą drogę. Naprawdę. Ale no ja nie wiem, szanowni radni, szanowna rado, to jest problem dla mnie i mi się wydaje, że dla was też. Każdy pokazuje palcami tą drogę. Ja zbieram za to cięgi, no bo każdy przyjdzie do mnie. Nie wiem, jaki będzie finał tego, ale jeżeli pan starosta nic nie zrobi w tej sprawie, ja powiedziałam kiedyś na sesji, że panie starosto, nie odpuszczę tego, bo to jest wstyd. Żeby w tym wieku taka droga była. Jesteśmy małą wioską, jest nas 60 osób, ale chcemy godnie dojechać do pracy, godnie chodzić po tej drodze. Teraz ja nie będę się chwalić, co zrobił Strabak, bo pana to bardzo denerwuje. To już nie będę nawet wspominać. Ale mam nadzieję, że szanowna rada i szanowni radni pomyślą o tym, że ja tu dzisiaj szczególnie przyjechałam, żeby powiedzieć, jaki mamy problem. I ja tutaj mam jedną panią, która dojeżdża do pracy. Niech powie, jaka jest droga. Niech powie, jak się dojeżdża w tej chwili do pracy. Dziękuję bardzo. Pani Sołczyk, nie było pani na komisji przed chwilą. Pan starosta powiedział, że droga nie jest zrobiona, dlatego, że pani weszła w umowę ze Strawakiem i Strawak zrobił coś bez zgody powiatu, dlatego droga jest zrobiona. Tak powiedział pan starosta na komisji, pół godziny tam, żeby pani przyszła. Ja może, panie starosto, pan kłamie. Ja poszłam do dyrektora, porozmawiałam z kierownikiem, pan dyrektor Kaźmierczak jeździł ze mną, pisał pismo mailem, bo dyrektor powiedział, że boi się położyć asfalt, bo pan starosta może żądać później, żeby zerwać ten asfalt. I ten asfalt został zrobiony. Ale panu staroście się to bardzo nie podobało. A oni zrobili nam za darmo, zrobili 100 metrów asfaltu tylko dla mieszkańców Marzęcina po to, że była bardzo dobra współpraca z mieszkańcami. I ja się dziwię, że pan starosta ma takie pretensje, bo ja już powtarzałam, ja bym chciała, żeby tak każdemu tutaj z państwa ktoś dał za darmo 13 tysięcy w rękę, proszę bardzo. Dlaczego pana to drażni? Dlaczego? Ja chciałam załatwić to tak jak trzeba i załatwiłam, ale pan już kilkakrotnie to powtarzał. Jak poszła do Strabagu, nie przyszła do mnie, to ja nie będę z nią rozmawiał. Panie starosto, ja byłam u pana, ja pisałam trzy pisma, nie dostałam żadnej odpowiedzi, żadnej. Dostałam jedynie od pana Kaźmiarczaka pismo. A od pana nic. Dlaczego to się tak dzieje, że piszemy, a nikt nie odpisuje nam? Dlaczego to tak jest? Zrobiłam zebranie na wiosce. Rzeczywiście dziękuję, że pan przyjechał. Przyjechali wszyscy radni. No wie pan, tak się pan z tego wszystkiego odcinał, że nie powiedział pan, czy będzie droga robiona, czy nie. A to łatanie, co robicie, to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. To jest, chociaż nawet, że to nie było z waszej tej puli, ale to jest to szkoda, mnie szkoda, jak ja patrzę na to, no to mówię, że to jest taka robota. Nie będę mówić ja to. Dziękuję bardzo. Witam, Agnieszka Olczek. Ja tutaj za dużo nie dodam, bo akurat to, co chciałam powiedzieć, tutaj pani sołtys powiedziała, ale akurat osobiście jeżdżę tą drogą kilka razy niestety dziennie. No i nawet pod względem amortyzacji auta, to auto się tak zużywa. Rok temu miałam wymieniane właśnie amortyzatory i tam takie różne inne części. W tym momencie mam do wymiany
kolejny raz. Także to tyle i dziękuję bardzo. Droga, no w każdym razie droga jest... Aha, jeszcze chciałam tylko dodać, że pan starosta na zebraniu w Marzęcinie obiecał nam, że uwzględni nas w budżecie i że ta droga będzie na przyszły rok. Tak. Dziękuję. Ja znalazłem troszkę wniosku na to w tym momencie. Jest 300 tysięcy złotych w tym roku przeznaczone na zakup koparki do Zarządu Dróg Powiatowych. Od razu też powiem przyszłościowo, że mam nadzieję, że Zarząd Dróg Powiatowych przestanie wobec tej formy istnieć od przyszłej kadencji i będzie tylko zajmował się nadzorem, ponieważ w tej chwili to jest tylko marnowanie moim zdaniem pieniędzy, bo jest za mało ludzi, za mało sprzętu, to jest nie do ogarnięcia. To było już 20 minut, że to miało ręce i nogi. To tak na marginesie. Natomiast wracając do tematu, jest tam 300 tysięcy złotych w tym roku przeznaczone na 300 tysięcy złotych przeznaczone na zakup koparki, na ratę leasingową, więc proponuję z tego 150 tysięcy przeznaczyć właśnie na fragmentaryczny chociażby remont, czyli to jest spory kawałek, się uda to pieniądze zrobić. Drogi Morzęcin-Morzęcino. Tego. Jest to wniosek formalny, jednocześnie będzie też wniosek do wyrównania protezy finansowej o zdjęcie zakupu koparki, czyli w punktu 1.3.1.1. Podkreślam, że każdą zmianę musi zaakceptować zarząd. Nie musi zaakceptować zarząd, pani przewodnicząca, jest to zmiana w budżecie, jest to otwarta sesja i sesja zwołana, nic nie musi. Budżet tylko musi wyrazić zgodę w przypadku sesji zwołanej na żądanie, kiedy to odpowiednie przesunięcie między paragrafami. Tak, ma pan rację. Wskazał pan źródło, to rzeczywiście nie musi zaszczyt. Tak. Pan Budas. Ja mam takie pytanie do członka zarządu, pana Sławomira Błażewskiego, bo on konstruował budżet, jest odpowiedzialny za również szkolnictwo. Proszę mi powiedzieć, jak to jest, że na szkolnictwo wydajemy, w budżecie mamy 22 miliony, natomiast w tym roku już na szkolnictwo wydaliśmy 24 miliony. Czyli brakuje 2 miliony nam brakowało, czyli przypuszczam, to się w tym roku znowu pojawi. Drugie moje pytanie, dlaczego zostały ściągnięte piekary? Jest pan z gminy Oborniki Śląskie. Dlaczego pan ściągnął piekary? Bo to nie starosta ani nikt, bo pan jest odpowiedzialny za konstruowanie, czyli moim zdaniem działa pan na szkodę gminy Oborniki Śląskie. A trzecie, składam formalny wniosek, tak jak kolega, tam 300 tysięcy jest z koparki, 150, żeby przeznaczyć na tą drogę, ze względu na to, na drogę w piekarach, bo również był starosta Trela na spotkaniu z sołtysem, z mieszkańcami i była mowa, że 400 tysięcy, znaczy nie, może nie mówiliśmy o sumach, tylko że zrobimy ten początek i tam w najgorszym momencie kawałek. Nie rozchodziło się o całą drogę, tylko się rozchodziło, żeby połatać tam w dwóch miejscach, bo łatanie dziur, tak jak kolega powiedział, radny Sułkowski i tutaj pani sołtys, mija się to z celem, ze względu na to, że to są wydawane pieniądze w błoto co roku, lepiej zrobić raz a porządnie. Cokolwiek. Jeszcze zależałoby o drodze u nas lub też ona powinna się znaleźć w budżecie. Proszę zgłosić wniosek, zgodę, żeby było finansowanie. Proszę wskazać, zgłosić wniosek i wskazać, żeby było finansowanie. Z koparki, która nie będzie. Z koparki. Znaczy, no może by pani zgłosić wniosek, oczywiście, żebym się przesunął. Jeszcze tylko łóżko. Nie, nie będzie tej koparki. Zamiast koparki, to proszę o... Ale na piekary. Nie, piekary będą część, a druga część na drogę... Panie, na marginesie temat tej koparki, ze względu na to, że... Posłuchajcie, ta koparka tak naprawdę jest niepotrzebna. Rozmawialiśmy na ten temat. 900 tysięcy złotych wydane w leasing to jest tak naprawdę przez 5 lat utrzymanie poboczy codziennie 12 godzin pracy przy kwocie 150 zł przez firmę. Czyli jesteśmy w stanie zrobić wszystkie gminy. Za tą kwotę przez 5 lat, proszę Państwa, bo do tego dochodzi amortyzacja, do tego odchodzą odsetki, do tego dochodzą koszty personelu, do tego dochodzi wiele innych rzeczy. Po drugie, koparka ta porusza się maksymalnie
15 km na godzinę czy 20 km, to w ogóle nie ma celu. Co innego, gdyby była to faktycznie koparko, nie koparko ładowarka, tylko maszyna całkowicie inna, Unimog czy cokolwiek, który się przemieszcza pomiędzy gminami dosyć szybko. Więc w tym momencie uważam za słuszne ściągnięcie 300 tysięcy i przeznaczenie tego na te dwie drogi. Dziękuję. Proszę pan radny Oleś. Taka rado. Zawsze nie próbowałem był budżet, który widział światy, był zawsze do wysokości subwencji, którą żeśmy otrzymywali. I zgodnie z tym, co żeśmy dostali od ministra finansów, budżet został skontrolowany od światy do wysokości subwencji, która jest. W trakcie roku zawsze są jakieś dodatkowe dochody i wolne środki, które wchodzą do budżetu nam i z tych wolnych środków żeśmy pokrywali te braki, które są w oświaty. Mamy świadomość, że budżet oświaty jest niedoszacowany w tym zakresie. W budżecie też jest poręczenie 500 tysięcy dla szpitala, które też musi być zabezpieczone w budżecie. Jeżeli szpital, bo na chwilę obecną spłaca samodzielnie wszystkie raty kapitałowe i odsetkowe, spłaci zobowiązania, które następują wcześniej, też na koniec roku te 500 tysięcy będziemy mieli w budżecie uwolnione. Jeżeli mielibyśmy wprost zapisać 2 miliony więcej w budżecie, no to dla Wydziału Oświaty i dla potrzeb szkół, to musimy powiedzieć sobie konkretnie, tak? Państwo szukacie, żeby zrobić następne inwestycje i następne drogi, tak? A w tym momencie, żeby zabezpieczyć pełni, na chwilę obecną, czy uchwalić potrzeby oświatowe, to te 2 miliony możemy nabrać tylko z inwestycji. Czyli jeżeli chcemy przeznaczyć na oświatę, w chwili obecnej, to musielibyśmy zabrać z inwestycji. Ale mając świadomość, że te środki będą w roku już realizacji budżetu, będzie można ten budżet zwiększyć, podjęliśmy decyzję, że nie zabieramy na chwilę obecną inwestycji, tylko dołożymy w trakcie roku. Tak jak co roku było to robione. Wiadomo, jak Gazeta Nowa się rozpisała, że takie środki finansowe ogromne brakuje w szkołach, że szkoły brakują. Jakoś środki finansowe w szkole się znalazły, zostały one dołożone, tak jak co roku, i szkoły funkcjonowały i zamykają budżety na chwilę obecną. Odnośnie realizacji budowy tej drogi, która jest Oborniki Trzebnica, czyli mówimy w okolicach Borkowic, to jest realizacja porozumienia, które jest zawarte. To jest przesunięte środki. Także te inwestycja nie jest zagrożona. To DZK na pieniądze. Tak, ale to jest porozumienie zawarte i DZK, czy Urząd Marszałkowski z tego nie wycofa. Także to jest realizacja po prostu porozumienia, które zawarte było w roku 2017. Jest zgoda na to, żeby zrealizować w przyszłym roku, ze względu na to, że trzeba było robić ekspertyzy tej drogi. Przepraszam, to Marszałkowski czy wojewoda, bo to jest napisane z województwa. DZDIK, marszałek. No to Urząd Marszałkowski był napisany, no to teraz mam powiedzieć, to rzecz. Marszałkowcy są ludzie z platformy, są porządni. Natomiast co do wojewody mam wątpliwości. Nie, przepraszam bardzo, nie wiedział, że to jest Marszałkowski, co później czy poszedłem do sprawy. Ale co do wojewody? Co? Wojewoda w porządku. No okej, ale ja myślałem, że to jest chodzi o wojewódzkę, nie Marszałkowski. Nie, robicie cię. Paweł, przecież to PSL rządzi. Czemu nie broni? Natomiast odnośnie realizacji zadań, które były w wielokrotnej prognozie finansowej do drogi w Piekach, to tak jak żeśmy to zorganizowali, to przetarg, który był ogłoszany na realizację zadania w pełnym zakresie z wielokrotnej prognozy finansowej z lata 2016-2017. I na te lata ta inwestycja była w wielokrotnej prognozie finansowej zapisana i do wysokości tych środków budżetowych, które były w wielokrotnej prognozie finansowej, tak przetarg został rozstrzygnięty i ta inwestycja w tym zakresie została rozstrzygnięta. Także panie Łukaszu, jeżeli pan chciał realizować dalej to zadanie, trzeba było zgłosić wniosek do tego, żeby w wieloletniej prognozie finansowej wydłużyć okres finansowania, wiedząc o tym, że trzeba tam robić remont kapitalny w zasadzie tej drogi, że trzeba pobocza wymieniać pod budowę, bo ona jest bardzo słaba nośnie. I w tym momencie wystarczyło na taki krótki odcinek. Jeżeli chcemy realizować, no to wtedy trzeba znaleźć środki budżetowe na to, żeby kontynuować tę inwestycję. Jak najbardziej uznaję, że ta droga jest również w fatalnym stanie, tak? Dziękuję bardzo. Bo to na pewno. A te milion natomiast 50, jest to pytanie wcześniej, milion 50 więcej w tym roku, na wnosi, milion 50 więcej w porównaniu do roku obecnego na przyszły w starostach powiatowych, 75.020.
Ja bym poprosił, że tak uważnie, żeby pani księgowa na to pytanie odpowiedziała, bo nie mam do zestawienia konkretnie. Ja wiem, ile jest wzrostu na wynagrodzenie, jak na przykład starostwo, tak? Bo to jest 380 tysięcy. Czyli wzrost wynagrodzenia z tego tytułu, że są odprawy. I tutaj też główny wzrost na wynagrodzenie starostwa. Natomiast szczegółowo, ile na tym paragrafie 750 jest to, pani księgowa odpowie, że rzeczywiście jest 1,090 tysięcy tego wzrostu. I prosiłbym, żeby szczegółowo odpowiedziała pani księgowa. Natomiast jeszcze odnośnie tego, że to jest ostatni nasz budżet, który uchwalamy, także pozwoliłem sobie odnieść mniej więcej do tego, co żeśmy zrobili przez te 3 lata i ten ostatni rok. Fakt faktem, że ten budżet jest ambitny, zadań inwestycyjnych jest sporo. Nie do końca się zgodzę, że nie można go zrealizować, tak? Mogą być zachwiania z tytułu wykonania, mogą być zachwiania z tytułu sprzedaży majątku, ale w momencie, kiedy będą i nie będzie można realizować, będziemy szukać rozwiązań, które pozwolą na to, żeby zrealizować wszystko to, co piszemy. Ja sobie pozwoliłem podsumować 4 lata kadencji poprzedniej i tej i się nie zgadzam w zupełności, że nic nie robimy i siedzimy, tylko pieniądze za nic bierzemy, bo cyfry mówią same za siebie i to, co jest wpisane, to się nic nie zmieni, bo już zostało zrealizowane i wykonane. Także za kadencję pana Adacha, rok 11-14, wydatki inwestycyjne, czyli to są majątkowe wydatki, to jest kwota 35 300 000. Jeżeli zrealizujemy ten budżet i uchwalimy go w takim zakresie, jak zarząd proponuje, to wydatki tej kadencji, mówimy o wydatkach majątkowych, będą 51 700. Przed milionem. Czyli o 16 400 000 więcej. To nie jest prawda oczywiście. Ja mówię na podstawie danych wieloletnich prognozy finansowych, które są i one są na podstawie wykonania, które było i na podstawie planu 18 roku. To uwzględniało. Także jeżeli pan coś tutaj może nie wykazał, no to jest, nie wiem. Pana wina może księgowo, nie dało to kolejnym elementem, który też myślę, że jest dużym sukcesem tej kadencji, to jest spłata zadłużenia szpitala i ustabilizowanie trochę tego zakładu. Fakt faktem, że jeszcze dużo pracy przed nami jest, ale spłaciliśmy dług, który był z 12 i 14, 7 300 000, to jest dług poprzedniej kadencji i nasz dług, który jest, czyli 3 500 000. Razem 10 800 000. Żeśmy spłacili długu szpitala, straty szpitala, strat szpitala. Jeżeli strat szpitala, to i dług szpitala, bo to jest jedno znaczenie. Jeżeli pokrywamy stratę, to jest zmniejszenie długu szpitala. Dług szpitala generuje to straty. Także kolejnym elementem, który myślę, że też jest sukcesem tego zarządu, co prawda też i pracy, która była, to jest to, że spłaciliśmy również zobowiązania za zaciągnięte, które były na zarządzie dróg i zarząd dróg płacił zobowiązania za drogi wybudowane w roku 2014. To jest kolejny element, który obciąża budżet przez 3 lata i to było 4 800 000. Też zostało już spłacone. I zmniejszenie zadłużenia budżetu powiatu. Zaczynaliśmy z zadłużeniem 28 500, obecne zadłużenie jest 23 900, czyli spłata zadłużenia 4 500 000. I to jest ta ewentualnie możliwość, że te 4 500 000, jeżeli wykonamy dochodów z tytułu sprzedaży, to będą możliwości, że będziemy mogli zwiększyć obligacje. Bo takie możliwości finansowe w tym momencie się pojawią. I to, co najbardziej jeszcze boli, w tym momencie jest nam najbardziej zarzucane, że nie pozyskujemy środków zewnętrznych. Środki zewnętrzne nie są tylko środki unijne, ale wszystkie środki, które możemy z różnych programów pozyskać. Rok 2011-2014 pozyskały środki zewnętrzne 8 milionów, natomiast rok ten i ten plan, który mamy do pozyskania, to zamkniemy kwotą, jeżeli wszystko zrealizujemy, 17 400 000. I to jest nasza praca przez ten okres kadencji, proszę Państwa. A tu jest cały czas podważane, że nic nie robimy, ale ja bazuję na cyfrach i rzetelnych danych, a nie, że jedna pani drugiej pani powiedziała. A procent i marża?
Tak, bo powiedzieć wszystko można. Odniosę się do tego, co pan powiedział. Po pierwsze, to, co zarzucam panu, to wzrost wydatków na wynagrodzenia w większości zarządu i przyjaciół zarządu w wysokości 1 400 000, porównując mój budżet, pana ostatni budżet. Jeśli pan mówi o wydatkach inwestycyjnych, powiedział pan 20 parę milionów wydatki inwestycyjne poprzedniego zarządu, to panu wymienię po kolei. Gmina Trzebnica, dwie hale sportowe. Jedna kosztowała 4 miliony, druga 4,5 miliony. Przez 8 lat pan mówi, ja ten zarząd ma 3 lata. Ja panu nie przerywałem. Panie starosto, rozumiem, że szpital powiatowy, budowa szpitalnego oddziału ratunkowego, to jest inwestycja bodajże 6 milionów złotych, budowa szpitala rehabilitacyjnego za 14 milionów złotych. Pan mówi, że zlikwidowaliście zadłużenie szpitala. To są pieniądze, które szpital pobierał na prowadzenie działalności operacyjnej, nie na inwestycje, bo na inwestycje, przypominam, że pozyskaliśmy dotacje z Unii Europejskiej i ze Starostwa Powiatowego. I to są pieniądze, które dzisiaj, pan mówi, że spłacili, są, tak jak pan przed chwilą powiedział, na poziomie 20 paru milionów złotych. Zmniejszyliście, mimo naszej dotacji w wysokości kilkunastu milionów złotych, dostał szpital, zmniejszyliście zadłużenie szpitala tylko o kilka milionów złotych. Boiska wielofunkcyjne. Dwa orliki, jeden w Grodzie, panie starosto, drugi w Skokowej. Kilka boisk wielofunkcyjnych. Wy tylko wybudowaliście malutkie boisko przy szkole specjalnej w Żmigrodzie. Tak? Zero inwestycji w kontekście infrastruktury sportowej, termomodernizacji prawie wszystkich szkół, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, remont tego budynku, przebudowa. To są wszystko inwestycje moje, tak? Na większość pozyskiwaliśmy dotacje z zewnętrzne. Na większość. Jeśli, tak jak państwo w tym roku narysowaliście budżet nierealny, bo oczywiście w październiku, listopadzie są wybory i być może ten budżet będzie spinał ktoś inny, mam nadzieję, bo największą wadą tego zarządu nie jest to, że nie inwestuje się, a nie inwestuje się, bo tak przejrzałem tylko wydatki związane z pozyskanymi dotacjami. Większość dotacji, które pozyskaliście, to nie wy pozyskaliście, tylko dyrektor szkół, które tutaj jest wpisane. Straciliście 8 milionów dotacji na Mędrzę w Korzeńsku, nie składaliście praktycznie żadnych wniosków, które można by powiedzieć, że to są milionowe wnioski z Unii Europejskiej. Bierzecie horrendalne pensje, 1 400 000 więcej na wydatki. Chwalicie się tym do pracowników swoich, których was chwalą, że wy płacicie 10 tysięcy, a starosta tak nic wam nie płacił. I to, co pani sołtys powiedziała. Pan starosta dzieli tutaj pieniądze w tak jednej zasadzie. Czy ktoś o panu dobrze mówi, czy źle? Jeśli źle, tak samo wśród radnych, bo przecież widzę, czy słyszę, jak niektórzy radni chodzą do starosty i on mówi, jak będziesz ze mną współpracowała, to dostaniesz pieniądze. Tutaj w ogóle nie ma wydatkowania z podziałem na rzeczy strategiczne, ważne dla powiatu, czy też ważne dla poszczególnych. Tutaj jest, ja się z jednej strony cieszę, bo tu jest tak, gmina Trzebnica zawsze dostaje, chwała panu za to, ja jako radny gminy Trzebnica dziękuję to panu. Teraz w ostatnim roku, bo pan sobie chciał w tym budżecie troszeczkę nabić głosu w gminie Żmigród, to wrzucił pan większe wydatki w gminie Żmigród, a cała reszta jest okradana. Okradana. Dziwię się też, tak jak tu radny Sunkowski powiedział, że radni z innych gmin, jakbyś kulorowo próbują do pana docierać, może pan jakąś tam kawałek ścinki poboczy zrobi, może wykosi trawę, rozumiem to, ale powiat został zdegradowany do ludzi, którzy kłamią, panie Bożewski. Podrobił pan głos podczas głosowania na starostę i później cały czas pan wprowadza swoje zwyczaje do starostwa. Słyszę teraz, że jakiś tam sołtys, który na dożynkach jakby złamał pewne sakrum, które jest związane z tym, że na dożynkach ludzie dziękują Bogu za plony, zaczął uprawiać politykę. Słyszę, że on tutaj remontuje starostwo. Nie wiem, czy to prawda, to może pan odpowie. Słyszę tutaj, że pan wprowadził tu swoich specjalistów od VAT-u, od doradztwa. Pan Stabiszewski, znamy go, jak on tutaj tymi szachował, tymi szpitalem. Nie wiadomo, kto to jest. Gdzieś tam był dyrektorem w hotelu Skalny, ochrony. To masakra jakaś. Nie wiadomo, skąd przyszedł. Komu doradzał? Skąd wywodzi, tak? Skąd się wywodzi? Zawetował połączenie dwóch szpitali, które było dobrym propozycją. Zgodziliśmy się wszyscy.
jakiś człowiek znikąd, tak? Przyszedł i zadecydował o tym, jak szpital ma wyglądać. A szpital dzisiaj porodówka zamknięta, wszyscy najlepsi w Polsce specjaliści zmienili pracę. Za chwilkę będziecie mieć mniejszy kontrakt, bo teraz ta nowa ustawa o sieci szpitali działa w ten sposób, że jak nie realizujemy kontraktu, to jest to przyszłoroczny kontrakt jest pomniejszany. To, że wy wyciskacie z tego w tym roku ostatni sok, nie dając ludziom podwyżek, nie kupując sprzętu, bo sprzęt się wali w szpitalu, już po prostu naprawdę ludzie, jak nie dofinansujemy tego szpitala, to nie chciałbym, żeby wasza rodzina tam leżała, bo ten sprzęt ostatni, który był kupowany w szpitalu, to był kupowany jeszcze za czasów mojego zarządu, bo co roku dawaliśmy na jakiś sprzęt. Co roku inwestowaliśmy, panie starosto? Tak, pan mówi, że zadłużenie szpitala. Nie, bo powiat nie ma nic do zadłużenia szpitala, bo szpital jest samodzielną, publiczną jednostką organizacyjną. I to on jakby odpowiada za finanse. I rząd odpowiada za to, co wystarczyło na działania bieżące. Powiat nie powinien płacić za działania bieżące szpitala, powiat powinien płacić za inwestycje, a za te inwestycje zawsze płacił. Bo przypominam, jak tutaj, gdzie jest szkoła muzyczna, którą powiat przekazał gminie, był szpital walący się, to dzisiaj jest nowoczesny szpital rehabilitacyjny i jeszcze wybudowany za pieniądze unijne. A pan zwolniłeś wszystkich specjalistów od pozyskiwania środków unijnych. Pan Błażewski przyjął swoich takich, nie wiadomo skąd ludzi, teraz widzimy, co się dzieje w gminie Obrniki Śląskie, jak policja aresztuje ludzi, tak? Płaci za coś, za co nie powinien pan płacić, a pan wstaje i mówisz, niczym Nikita Chruszczow, a u was Murzynów biją, tak? Cały czas to samo. Co bym się nie spytał, to pan, a pan źle rządziłeś i tak dalej. Niech pan mówi za siebie, już pan 4 lata rządzisz, bierzesz pan olbrzymie pieniądze, niech pan mówi za ten zarząd, a nie pan Błażewski wstaje i mówi, budowaliśmy przez 4 lata tylko drogi. A co pan Błażewski przez te 4 lata wybudowaliście? Dla szkół, dla szpitala? Jakie twarde inwestycje w tym budżecie są? Wstał pan, przeczytał pan z karteczki coś, 20 parę milionów. Już sam szpital to jest już 20 parę milionów. A gdzie boiska? Gdzie hale sportowe? 50 milionów drog władowaliśmy, bo co roku pozyskiwaliśmy pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. A wy dwukrotnie straciliście dotacje. Dwukrotnie. Ponieważ się ładnie tutaj bawicie, przyjmujecie ludzi bez kwalifikacji, którzy zastraszają starych pracowników, są awansowani w trybie natychmiastowym, mimo tego, że nie mają wykształcenia, dostają olbrzymie pieniądze i to nie są na odprawy 1 400 000, bo co roku były pieniądze na odprawy. To są właśnie zapłacenie za to, co pani sołtys powiedziała, za to, żeby panu staroście kadzić. To są za to pieniądze. Dziękuję pani marszałek. Ja się tutaj odniosę do wypowiedzi zarządu i Damiana Sułkowskiego odnośnie zrównoważonego rozwoju. Dostaliśmy kiedyś od państwa tabelkę, która dzieliła 10 milionów i tak jak Damian wspomniał, Trzebnica była tutaj na pierwszym miejscu, Żmigród, Wisznia Mała jest na samym końcu tej układanki, ma 1 039 000. Te pieniądze miały być przeznaczone na 4 lata funkcjonowania tego zarządu. Z budżetu wynika jak wynika, teraz awansował. Żmigród ma ponad 2 miliony. Ja też chciałam złożyć wniosek formalny. Proponuję te 300 tysięcy z koparki przerzucić na drogę w Ozorowicach. To też składam wniosek formalny. Uważam, że Damianie, miałeś prawo też, bo ty też zgłaszałeś swoje wnioski. Żmigród w tym roku dostał bardzo dużo, więc... No tak, no, każdy zgłasza swój wniosek. Proszę tam. Panie Asiu, proszę. Tak, to wypiszemy. Ja mam prośbę do kolegi Damiana, żeby wycofał swój wniosek, a zrobimy to w jednym wniosku, bo myślę, że wtedy przejdą dwie inwestycje. Bo jak pan chciał 150 tysięcy na Żmigród, tak? Czyli na tą drogę do pani sołtys, to żeby to zrobić w jednym wniosku, tak? Czyli po 150 tysięcy, tak? Czyli 150 tysięcy, 150, bo za 100 tysięcy to nic nie zrobisz, to nawet nie zaczniesz, bo jeżeli budowa tutaj u pani sołtys, po opusi
nie pamiętam miejscowości. Kosztowała w Kościnowie 130 tysięcy czy 140, to za 150 tysięcy faktycznie można dwa kawałki fajnie zrobić po 800 metrów czy po 900 metrów. I wtedy proponuję, żeby te 300 tysięcy poszło 150 na te piekary i 150 tysięcy na tą drogę u pani Sołtys, czyli w Żmigrodzie, tak? Tak, ja chciałbym powiedzieć dwa słowa. Te pieniądze nie są bezpośrednio budżet, to są to pieniądze pochodzące najprawdopodobniej z Zarządu Dróg Powiatowych, tak? To może, żeby już to pouczciwie nie zrealizować też drogi u pani. To jeszcze mamy tak dwie kwestie. Chodniki 50 na 50. Czy pani inwestycja w te kwestie wchodzi? To, co pani proponuje? Budowa chodników, czy to jest wykonanie drogi? To jest wykonanie drogi. Tam był i pan Kazimierczak i myślę, że pan Trela też nie raz był. Rozumiem, czyli to nie wchodzi też w kwestię. No, w takim wypadku proponuję zdjąć, proponuję nie 300, tylko 150 tysięcy mojej pracy dla pani radnej, bo pewnie zaraz będzie czwarta propozycja, zdjąć na tą chwilę 450 tysięcy z Zarządu Dróg Powiatowych i przeznaczyć to na te trzy drogi. Będzie to 300 z koparki i 150 tysięcy z bieżącego utrzymania. A jak zabraknie zarządowi, to się dołoży, weźmie się obligacje, to i tak zabraknie 4,5 rząd. Uwiniona w tą czy w tą. Ja chciałbym zgłosić drogę w Kosinowo piekary, żeby połączyć i wtedy ten jeden wniosek, który Łukasz składa. A co pan tam chciał robić, jak tam to jest najgorsza droga na terenie Kosinowa. Proszę pan radny, Oleś chciał zgłosić wniosek. Dziękuję panu przewodniczący za możliwość zabrania głosu. Będzie długo. Zanim złożę wniosek formalny, odniosę się do niektórych tutaj kwestii, które padały zarówno z tamtej strony, jak i z tej strony. Będzie to troszeczkę chaotycznie, chociaż tak sobie starałem spisywać chronologicznie. Mówimy o oświacie. Pan Bożewski mówi 2 miliony brakuje, że trzeba wziąć z inwestycji. Proponowałbym zrównoważonego rozwoju powiatu i z Litera, który przoduje z Szczebnicy za jest 6, zróbmy 4 i tak będzie liderem, i tak będzie na pierwszym miejscu. To jest moja taka uwaga. Mówimy o jakości szpitala. Każdy podaje inną wartość długu, ale to już pomijam w ten sposób. Kto oceni jakość tego szpitala i tych usług jest społeczeństwo. Ja, szanowni państwo, mam przyjemność, a może nie do końca, chociaż jest taka moja rola, brać udział w zdarzeniach drogowych i nie tylko, gdzie na miejscu współpracujemy z pogotowiem ratunkowym i wiecie, jak społeczeństwo się wypowiada, wsiadając do karetki, zadają pytanie, a gdzie będziecie wieźli? Do Trzebnicy. To są dwa wyjścia. Prośbę mam. Proszę albo do Rawicza, albo do Wrocławia, a jak nie, bo nie mają takiej możliwości, to ja podpisuję, ja wysiadam. Nie chcą jechać. No to tak świadczy... Nie był chory, także nie tak świadczy o jakości. Za chwileczkę, szanowni... To nie jest śmieszne, to nie jest śmieszne. Proszę Państwa, to nie jest śmieszne, to są wątpliwości. Mówię o zdarzeniach drogowych, Panie Bogdanie, mówię o zdarzeniach drogowych, gdzie to jest wypadek, gdzie ludzie naprawdę są poważnie... Na SOR przyjechają z Wrocławia. Ale omijać Trzebnicę, to jest taka moja uwaga, spostrzeżenie, które doświadczyłem. Za chwileczkę, szanowni radni, pójdziemy na Wigilię, tak? Na spotkanie noworoczne. Ale jest organizowane. Nie wiem, jak my sobie spoglądniemy i będziemy sobie składać życzenia, jak tutaj tyle jadu jest. Już kiedyś dawno mówiłem tutaj do radnego pana Bogusława, bo miał taką mantrę co sesja, panie Adak, coś pan zrobił 8 lat i tak dalej, i tak dalej. Skończmy na litość boską z tym, co żeś zrobił. I tutaj taka mała uwaga do pana starosty, delikatna. Co chwilę atakuje byłego starostę Roberta Adaka. Ja myślę, że kolego Robercie było odpowiedzieć w jednym pytaniu, że zrobiłem tyle dla pana jako członka wtedy, że pan dzisiaj ma możliwość bycia starostą, bo jakby pan ujawnił pewne rzeczy i jedną sprawę, to dzisiaj być może pan starosta by nie atakował pan. Zostawiał to bez komentarza. Moje pytanie co do budżetu. I prosiłbym o odpowiedź zarządu. Chciałbym, żeby to było dzisiaj. Wiedzieliśmy, mówię o dodatkach motywacyjnych dla dyrektorów, którzy pełnili już teraz nie pełnią, bo są albo na emeryturze, albo pozwalniani. Zostały im te dodatki motywacyjne obniżone. No, różnych kwot. 50 zł, 100 zł, z jakiejś tam kwoty. Proszę mi tylko odpowiedzieć na pytanie, bo są nowi dyrektorzy.
pracują niecałe 3-4 miesiące. Czy te osoby mają podwyższony dodatek motywacyjny? Jeżeli mają, to w jakiej kwocie? Prosiłbym o odpowiedź to tutaj dzisiaj i później poparcie to na piśmie. Chciałem tu podziękować Danielowi za przygotowanie tej statystyki, bo tu Państwo podpieracie się różnymi cyframi. Statystyki nie kłamią, pewnie będzie brakowało środków. A moja prośba co do wniosku. Liczę tutaj na zarząd, popatrzę tutaj na wicestarostę pana Trelę, z którym współpracuje mi się bardzo dobrze i pewne rzeczy mi pomagał zrobić. Mam nadzieję, że też mnie poprze i innych członków zarządu. Liczę na pana starostę, bo to będzie jego kwestia. Liczę też na pana przewodniczącego i na pana Damiana. Oczywiście liczę też na was, drodzy radni, bo zmiany, którą chcę wprowadzić, ona nie jest jakaś taka radykalna i bolesna. Nikomu nie będę zabierał. To, co powiedziałem na komisji budżetowej i cieszę się, że jest sołtys z Korzeńska, żeby też wiedział, w czym rzecz. Zadanie budowa chodnika w Korzeńsku jest wpisane do wieloletniej prognozy finansowej. Żeby to można było realizować, to zadanie musi też być wpisane do projektu budżetu na 2018 rok. I nie ma innego wyjścia. Dlatego składam wniosek, bo tu mamy taką kwotę. Nie będę zabierał innym gminom, bo to by było nieładnie. Jest taki punkt, gdzie mamy przebudowa chodników 50/50 i tam jest kwota 1 358 000. Proponowałbym tą końcówkę wyodrębnić, nie zabrać, szanowni radni, wyodrębnić jako punkt i żeby to było zapisane na papierze, chociaż szczerze powiem, a może nie będę mówił, bo zawsze przeważnie jak cudzimy, to później się to nie spełnia. Mam nadzieję, że stanie się cud i wyodrębnić to normalnie jako przebudowa drogi, już zaraz powiem, chodnika w miejscowości Korzeńsko przy drodze powiatowej numer 1111D, wyodrębnić z prostego powodu, gdyż tam będziemy mieli dofinansowanie w wysokości 50% z gminy Żmigród, ponieważ na sesji już zostało zatwierdzone i burmistrz też zmieniał plan budżetu na 2018 i prośba jest moja taka, żeby radni wspomogli mnie w głosowaniu tego wniosku, tym bardziej, że jest do pozyskania 50% kwoty. Dziękuję bardzo. Proszę, dziękuję pan Łukaszewski. Szanowni radni, tutaj pan Oleś mówi, żeby tą końcówkę dla swojej gminy na budowę chodnika przeznaczyć. Dlatego i to tym motywuje, że jego gmina już na sesji przeznaczyła 50% z tego budżetu na budowę tego chodnika. Z tego co wiem, to wszystkie gminy, i Żmigród, i Zawonia już deklarują, że jeżeli chodzi o budowę chodników, mają te 50% na rok 2018. Więc mnie to dziwi, dlaczego pan Oleś wnioskuje, żeby tą końcówkę przeznaczyć na swoją gminę. Tym bardziej, że mamy właśnie te finanse do podziału na 6 dni. I bym chciał, żeby to było zrobione uczciwie, tak jak to miał być kiedyś pan starosta mówił, zarząd miał być zrównoważony rozwój gmin. Niestety jak za poprzedniej kadencji, tak i teraz gmina Zawonia otrzymała najmniej środków. Tak samo było w poprzedniej kadencji z 1 200 000, co gmina Zawonia miała otrzymać. Na dzień dzisiejszy to jest 600 000 zł. Nie realizuje się żadnych w zasadzie inwestycji na terenie gminy. I się, także bym chciał tej prośby, żeby jednak był podział tej puli na chodniki był zrównoważony, chociaż w tym względzie. Proszę. Dziękuję bardzo. Już odpowiadam panu radnemu. Panie radny, pomijając co bym chciał pana obrazić, odnośnie tego, że pan nie czyta, to nie obrażę. Ma pan rację, jak najbardziej. Tylko chciałbym zwrócić uwagę, że te pieniądze były już w tym roku przeznaczone i to jest inwestycja z tego roku niezrealizowana. No to specjalne działania zarządu, tam powinien być ogłoszony przetarg, był umówiony wykonawca i dzisiaj to powinno być w niewygasie. I to jest zmiana uchwały gminy Żmigród.
Tak samo na drugi chodnik, który był realizowany, duża inwestycja w roku, czyli na miejscowość Bożenci. Tam również pieniądze są i czekają w tym momencie. To nie jest tak, że ty macie. Proszę pokazać uchwałę. To jest tegoroczna inwestycja. Te pieniądze z tego roku powinny być wydane w tym roku, ale że są zrobione celowo, to zrobione w przyszłym roku, to pieniądze przesunięte. To nie jest nic nowego. WWF mówi, 2016-2018 inwestycja. To nie jest nowa rzecz wprowadzona. Pan docent, pan Rubaszewski, tak? Tak jest. Tak, radny Sułkowski. Czy pan pamięta kwoty, jakie byliśmy, tu nam przedstawił zarząd, jakie były kwoty odnośnie inwestycji drogowych na terenie poszczególnych gmin? Tak, ja mam. Proszę bardzo, panie radny, i teraz pan na dzisiaj, gmina Żmigród już otrzymała 2 miliony złotych. A gmina Czerwica 6 milionów złotych. A Zawonia ile? Już panu powiem, proszę poczekać. 600 a Zawonia jest biedna, bo Zawonia na przyszły rok ma dokładnie na 615 tysięcy. Na koniec roku budżetowego. 722 tysiące. A faktycznie gmina Chwileczkę, 700, to po co pan pyta, jak nie chce pan posłuchać? 722 514 złotych wydatek na ten rok według budżetu. Gdzie w tym momencie Żmigród w zeszłym roku miał 500 tysięcy, to już jest więcej. A w tym roku? A w tym roku dla was jest przewidziane 615 tysięcy. A dla gminy? 2 miliony 400. Ja się pytam, pan podnosi rękę za nim, a pan ma najmniej. Sprzedawa się to za miniony. Ja się nie sprzedaję i mam tyle, a pan się sprzedaje, pan nie ma nic. I to jest ta różnica właśnie. Bo lepiej walczyć w opozycji i powiedzieć, nie jest stanowcze. Dlaczego? Gdyby starosta nie był ze Żmigrodu, pewnie byłoby inaczej. Bo on teraz się boi o głosy, a ludzie go rozliczą. A pana też rozliczą, bo pan siedział po tamtej stronie przez 4 lata i pan przynosił ochłapy. Ale też się tam. Bo go tam nie wpuścimy. Jeśli można, panie przewodniczący, kolego Bogusławie, co do 2 milionów, to my 3 lata staliśmy w kolejce za tą drogą ze Schetynówki i przyszła nasza kolej. I dlatego taka kwota jest 2 milionów. Jeżeli by nie było tej Schetynówki, pewnie byłoby to porównywalnie jak dla Zawoni. 850 tysięcy. Co do tych 360 tysięcy na Korzechno, to jak tutaj radny Damian wspomniał, była to inwestycja już zaplanowana w tym roku, niewykorzystana i te środki zostały pokazane w wieloletniej prognozie finansowej. Ja się obawiam tylko jedną rzecz, że nie będzie można tego zrealizować i chciałbym tylko wyodrębnić w projekcie budżetu po to, żeby to zadanie można było zrealizować. Zostanie milion, proszę bardzo, dzielić ten milion, najwyżej gmina Żmigród zamiast dostać zrównoważony podział, to dostanie troszeczkę mniej, bo pewnie przegłosujecie inaczej. Pan Daniel Kuczak. Ja nie jestem oczywiście przeciwko chodnikowi w Korzeńsku, jestem jak najbardziej za. Natomiast jeżeli, popieram tutaj w tym względzie pana Rubaszewskiego, jeżeli my ten 1 400 000, niespełna tysięcy zaczniemy dzielić, to za chwilę pojawią się głosy z innych gmin, żeby dalej ten milion dzielić. No i wtedy nie będzie to, no, nie będzie to transparentne moim zdaniem. Co tu opowiadasz? Ja chyba chwilę, bo nie wyciągam. Przepraszam bardzo. Transparent już. Nie jest wasz piąty członek, burmistrz. Co wy tu opowiadacie? Kradniecie powiedz na prawo, na lewo. To może do sądu podać. Proszę, proszę, mamy do zrobienia bardzo wiele chodników. Chcielibyśmy w przyszłym roku wykonać chodniki również gminie Zawonie. Obiecaliśmy chodnik przy ulicy Mińskiej w Zawoni, obiecaliśmy chodnik w Rzędziszowicach, on powinien również zostać zrealizowany w przyszłym roku. Jest do dokończenia chodnik w Czeszowie. Są inne gminy. No, proszę państwa, jeżeli my te 1 400 000 zaczniemy w tej chwili dzielić, no to za chwilę nic nam nie zostanie. Pan Jan Kurkot. Proszę państwa, proponowałem na początku kadencji, żebyśmy bez kamer, bez posłów usiedli i 21 osób, jak biali ludzie, przeanalizowali wszystkie potrzeby powiatu czerwińskiego. Proszę państwa, trzeba było z góry spojrzeć i logicznie, nie przerzucając na 200 metrów sprzęt, wszystko tylko zrobić zestawienie i te drogi, które są w najgorszym stanie, te drogi, które wymagają rzeczywiście remontu, w sposób cywilizowany rozpisać i zrealizować.
ale proszę Państwa, jak zwykle, jak się politycy za cokolwiek biorą, to wszystko nie powiem po imieniu. I tak zaczyna się dziać tutaj. Jakie wyrywanie? Świadczy o tym, że nie mamy pojęcia o gospodarce, tylko każdy chce zaistnieć, chce wstać, założyć krawat i parę słów powiedzieć. Nie o to chodzi, bo jesteśmy 100 lat za murzynami. Azja się rozwija, inne części świata, a my wegetujemy i tylko potrafimy się pięknie kłócić. Skandal od góry do dołu. I bez, proszę Państwa, wycieczek do poprzednich kadencji, do tych, skupmy się na tej końcówce, żeby logicznie zrealizować jakieś zadania, a nie tylko obrażać się albo dąsać się jak panienki cnotliwe. Proszę Państwa, tak nie można. Trzeba rozmawiać i jeszcze część z Was jest w wieku produkcyjnym i być może wykorzystacie swój potencjał do tego, żeby z czasem podejmować mądre decyzje. Inaczej włóżcie mandaty. I gdyby, proszę Państwa, nie było diet, to pewnie połowy radnych posłów nie byłoby innych. Dlaczego ta mądra, dobra zmiana nie robi dwóch kadencji w Sejmie? Już za moich czasów, kiedy byłem burmistrzem, proponowaliśmy w sali kongresowej, jak jeden wykupił się z posłów, żeby zrobić dwukadencyjność. Od razu było około 1300 wójtów burmistrzów, powiedzieli, proszę, dzisiaj, ale wy też dwie kadencje. Moment, usiedli. Dlaczego mają wegetować po stołach w Sejmie, nic nie wnosząc oprócz kwasów? Tak samo tutaj, zejdźcie na dół i spójrzcie na powiat jak jedną całość. Nie jesteście psami na smyczach poszczególnych wójtów, burmistrzów, tylko jesteście radnymi powiatowymi. Stwórzmy tutaj zespół i wypracujmy jakieś stanowisko. I wtedy będziemy mieli poczucie dobrze spełnionego obowiązku. A nie zaczyna się gierki takie czy inne. Wtedy naprawdę będziecie spokojni, czy będziemy patrzeć na to wszystko. I wtedy zrobić logiczną drogę przy dotacji. Od Korzeńska nie idzie przez 2-3 gminy. Bez przerzucania 10 razy sprzętu i za każde przerzucenie zapłacimy. I teraz jest wyrywanie. Łukasz chce tutaj, ktoś tam, tutaj, Paweł, tam, nowe domy. Jaki? Jeżeli robimy, to zrobić odborek aż do tego łuku, do Żmigrodu, jak się jedzie i zakończyć temat. Czy na terenie gminy Oborniki Śląskie, czy dwie gminy połączyć, proszę Państwa, i wtedy skorzystać z dużej dotacji. Ale musi być spokój. Nie musicie, nie potrzebujemy, proszę Państwa, żeby nami sterowano. A tak bywa. Pamiętacie początki tutaj, kiedy ten czy inny poseł się pojawiał i próbował coś tam udać. Skończyła się walka, bierzemy się do pracy. A my, proszę Państwa, wyciągamy takie inne sprawy. Wnieśmy coś nowego tutaj. Zmobilizujmy się. Naprawdę jest szansa, ale trzeba bezstronnie nie patrzeć, że z Platformy marszałek jest dobry, a z PiSu jest zły. Proszę Państwa, to jest człowiek, taki czy inny. I wtedy, jeżeli będziemy bardziej merytorycznie, racjonalnie podchodzić do sprawy, mniej będzie tych starów i na tą Wigilię, o której mówiłeś, Paweł, pójdziemy z przyjemnością. Pani Przewodnicząca, takie pytanie do wszystkich radnych. Ja mam wrażenie, że z wieloletniej prognozy finansowej znikają zadania, które wcześniej głosowaliśmy. Tak mi się wydaje, że znaczy jestem przekonany, że głosowałem zadanie z Nowego Dworu do Domanowu, żeby tam jakieś pieniądze umieścić wtedy, kiedy wrzucaliśmy. Tego zadania nie ma. Dlatego ja mam tutaj w jakimś sensie wątpliwości co do tego, że tak radni głosują, a zarząd sam sobie układa dokument. Dlatego pani przewodnicząca, proszę, żeby biuro rady, pani przewodnicząca, to jest prośba do pani, żeby biuro rady zrobiło wykaz głosowań dotyczących wieloletniej prognozy finansowej w ciągu roku, półtora. Chciałbym wiedzieć, za czym głosowaliśmy, a co znikło, albo zostało gdzieś tam, nie wiem. Takie mam przecież, ta wieloletnia prognoza finansowa jest bardzo krótka, a przecież każdy z nas, jak sobie przypominam, wrzucił jakieś zadanie w tej wieloletniej prognozie finansowej. Tu zgadzam się, generalnie, tak, w pierwszym roku, to ja jako radny gminy Trzebnica oczywiście nie będę narzekał, ale też trzeba mieć poczucie elementarnej uczciwości, drodzy Państwo. Byłem starostą 8 lat, jak zobaczycie na wydatki, to wydatkowałem proporcjonalnie do ilości dróg, nikt nie narzekał, że którąś gminę faworyzuje. Tutaj w pierwszym czy drugim roku zarząd cały czas nam mówił a propos wydatków, że nadgonimy wydatki w innych gminach w następnych latach. I tak nadgoniamy, że te najbardziej szykanowane gminy, czyli Wisznia Mała, Prusice, Zawonia, to są dwie, Oborniki Śląskie, to są te cztery najbardziej szykanowane gminy.